Hej kochani, tu hulaj dusza paranormalne i słuchacie kolejnego podcastu z serii Historie Widzów. E, moi drodzy, ja wiem, że tydzień temu mówiłam o tym, że tym razem to historii widzów nie będzie, więc oczywiście czuję potrzebę wyjaśnienia Wam tego, dlaczego dzisiaj słuchamy Historię Widzów 18. E, otóż to, jak widzicie, jest małe opóźnienie. E, ten podcast miał się pojawić wczoraj, pojawia się dzisiaj, czyli w środę wszystko spowodowane jest tym, że mam zbliżającą się sesję i, i nadal studiuję, znaczy nadal nie, nie tak, że siedzę dziesiąty rok i studiuję, wszystko zgodnie z planem idzie jak na razie, no ale zbliża się ta sesja, jest czerwiec pomimo tego, że czerwiec jest fajnym miesiącem to niestety mam mały problem żeby się wyrabiać ze wszystkimi podcastami i oczywiście mam historię, którą chcę Wam opowiedzieć jest to historia z filmu Obecność 3 na rozkaz diabła, tak ten film się nazywa, jest to prawdziwa historia oczywiście. I chcę Wam ją przedstawić, tyle że jeżeli mam do wyboru przedstawienie całej historii i wyszukanie źródeł, zrobienie z tego notatek, a przeczytanie historii widzów, które są też ciekawe, ponieważ naprawdę jest ich sporo i wysyłacie bardzo interesujące historie, no to czasowo jednak wychodzi na to, że bardziej opłaca się mnie. mnie. Nie, nie, nie mówię, że Wam, ale mnie się bardziej opłaca nagranie historii widzów, dlatego mam nadzieję, że nie macie mi tego za, za złe. Oczywiście jak skończy się serię, a jak już będę po tych wszystkich zaliczeniach, to, to trochę bardziej ruszymy z kanałem. Mam pomysły i na ten kanał, i na kanał Hulaj Dusza, ale niestety ten niecały miesiąc trzeba będzie poczekać. Myślę, że część osób się cieszy, że mamy dzisiaj historię widzów, bo wbrew pozorom czytam różne komentarze. Niektórzy piszą o nie, znowu historię widzów, a inni piszą ale super, mogłabym ich słuchać godzinami. No cóż, trochę się rozgadałam, więc przypominam, że oczywiście nadal możecie podsyłać swoje historie, mail znajduje się w opisie, a teraz bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Chciałabym dać jeszcze malutką informację, a mianowicie, jeżeli ktoś słuchał tydzień temu podcastu Historię Widzów 17, to zapewne pamięta historię Dawida. I Dawid zdecydował się na założenie zbiórki, ponieważ znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Dlatego też ja obiecałam, że oczywiście, jeżeli taka zbiórka powstanie, to zrobię wszystko, aby ją rozgłośnić na miarę swoich możliwości. Dlatego też, moi drodzy, w, w opisie tego podcastu będzie znajdował, znajdował się link do zbiórki. Jeżeli są osoby, tak zwane dobre dusze, które. Oczywiście mają jakieś swoje grosze na wydanie i, i mogą te pieniądze w taki, a nie inny sposób przeznaczyć. To zapewne wraz z Dawidem będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna. A teraz już zaczynamy. Historia numer jeden. Dzień dobry. Nie wiem, czy moja historia jest paranormalna, czy to może ja mam jakieś problemy z głową po prostu, ale zawsze chciałam się nią podzielić. Tylko że nie było z kim, bo nie czułam się pewnie, od nie wiedziałam, jakie kto jak ma poglądy na ten temat. Będzie długo. Przepraszam, ale sporo szczegółów wydaje mi się być bardzo istotne. Jeśli mimo obszerności ta historia zostanie przeczytana, to pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wierzycie w reinkarnację? Bo ja jakkolwiek staram się być sceptyczna we wszystkim. Określam się specjalnie jako ateistka, ale to nie do końca prawda, chociaż nie wierzę w żadną konkretną religię. Reinkarnacja jestem gdzieś tam w głębi siebie niemal pewna i wynika to z wielu przesłanek. W 2016 roku, będąc jeszcze na studiach, opisałam część mojej historii na pewnym polskim forum dotyczącym paranormalnych zjawisk. Pozwolę sobie go skopiować, bo zgrabnie tam wszystko ujęłam. Ostatnio miałam pewien sen, który mi przypomniał sny z dzieciństwa. Kiedyś już się nad nimi zastanawiałam, ale z biegiem lat zap zapomniałam, że w ogóle były. Otóż w dzieciństwie, czasy wczesnej podstawówki, przynajmniej trzy razy śnił mi się pewien cmentarz. Zawsze na tym cmentarzu szłam dokładnie w jedno miejsce, gdzie były dwa groby. Znałam drogę do nich, były w takiej odosobnionej części, prawie przy samych krzakach wystających w ogrodzenie. W każdym śnie koniecznie chciałam je odwiedzać. Niedawno, a jestem już studentką, miałam sen. Jestem znów na tym cmentarzu i coś we mnie lekko podpowiada, że wiem, gdzie iść, ale jednak nie do końca pamiętam po co. Pojawia się dziewczynka. Nie wiem, jak dokładnie wygląda, jak to weśnie. Trzyma na sznurku unoszący się czarny balonik, patrzy na mnie przez chwilę i zaczyna odchodzić. Idę za nią, przychodzę do tamtych trzech grobów, spoglądam na nie. Obok tamtych dwóch jest jeszcze jeden, jeszcze bliżej ogrodzenia. Zaraz później rozglądam się za dziewczynką, ale zniknęła. Wiem, jak nieprawdopodobnie brzmi ten sen, ale sama miałam dreszcze, gdy po obudzeniu się uświadomiłam sobie, co właśnie zafundowała mi podświadomość. Inna kwestia, którą przy okazji przypomniałam, odkąd pamiętam, miałam pewien rodzaj strachu przed starszymi mężczyznami taki podświadomy. Kiedy to w podstawówce uczył mnie jakiś pan to nigdy nie wychodziłam z sali ostatnia a jeszcze w gimnazjum zrezygnowałam z warsztatów plastycznych tylko z powodu sytuacji, gdy prowadzący malarz usiadł tuż obok mnie chcąc pokazać mi jak mogę dodać jakiś tam szczegół na moim obrazie. Kiedy coś podobnego złapało mnie w liceum, moja znajoma zapytała, czy coś się kiedyś stało. Oczywiście nie. Miałam naprawdę normalne dzieciństwo bez żadnych tego typu przykrości. Ale zaraz, zaraz. Zaczęłam myśleć dalej, przypominać sobie sny. W czasach, kiedy jeszcze pojęcie takie jak byty były mi obce, żyłam na odludnej wsi, telewizji niewiele oglądałam, bo wolałam bawić się na zewnątrz, lub wymyślać własne historie otoczona zabawkami. Moje sny były często o. I tutaj niestety ze względu na zasady nie mogę użyć tego słowa, ale chodzi o, o człowieka, który lubi oglądać filmy przyrodnicze, ale bez zwierzątek w roli głównej i jak są filmy o żyrafach, to on lubi takie o żyrafkach. Ale w mailu było konkretne słowo użyte. No cóż, wracając. Teraz mogę go tak nazwać, ale wtedy był tak zwanym królem klaskiem. W moich snach mieszkał w wielkim zamku niedaleko mojego domu i za każdym razem, gdy klasnął, pojawiała się u niego jedna dziewczynka, która nie była jeszcze nastolatką, bo król klask nie tylko nastolatek... Yy... Nie tyka nastolatek. Nastolatki są bezpieczne. W snach zawsze bałam się, że trafię do jego ponuro, ponurego zamczyska i nigdy nie oddalałam się sama od domu, czekając, aż będę miała w końcu 11 lat, bo to przecież kończy się na naście, więc będę bezpieczna. Pamiętam jeszcze, jak w 11 urodziny czułam ulgę, że jestem już bezpieczna, bo pomimo, iż król pojawiał się tylko w snach, to świadomość dziecka nie zawsze rozdziela takie rzeczy. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam, bo ściskał mnie niewyjaśniony wstyd kiedy miałam o nich mówić. Tak naprawdę otworzyłam się dopiero niedawno przed kilkoma najbliższymi mi osobami. Na szczęście mój strach zniknął, gdy znalazłam się w pierwszym w moim życiu poważnym związku i było to na pierwszym roku studiów. Wracając do teraźniejszości, czyli początek roku 2021. Mam teorię, a sporo nad tym myślałam. Analizowałam, szukałam porad w internecie. Ta dziewczynka to, mogła być, to mogło być moje poprzednie wcielenie. Sierota. Mam wrażenie, że z Francji albo innego francuskojęzycznego kraju, która uciekła z sierocińca na grób swoich rodziców. Niestety trafiła ona na takiego króla klaska i tak zakończyła swój żywot. Kiedy uporałam się ze strachem przed mężczyznami, ona mi pokazała, że odeszła. Pojawił się jej grób. Uznała, że rozwiązałam jej, a w zasadzie też swój problem, który mi pozostał po tej traumie, i mogła spokojnie odejść. Kilka faktów o mnie. Czasami mam tak zwane flesze, wizje przeszłości. Yy, jedna z sytuacji, no, taka można powiedzieć, pierdoła. Dwusekundowy flash jak odblokowuje paznokciem telefon. Dotykowy telefon. Ale dokładnie pamiętam, jak wyglądała animacja. Wtedy dotykowy telefon to widziałam na żywo u nauczyciela informatyki i to z odległości kilkunastu metrów. Pisał coś rys rysikiem, nie miałam szans zobaczyć ekranu nawet. To były czasy ekranów oporowych, czyli tych reagujących na ucisk warstwy powierzchniowej, a nie e, zaburzenie e, pola energo, e, ener, elektromagnetycznego, jak w obecnych smartfonach. Tamte można było byle czym obsługiwać, ale te ekrany były bardzo awaryjne. Jakoś po ponad roku uzbierałam trochę kieszonkowego. Rodzice trochę mi dołożyli i kupiłam mój pierwszy do tej telefon LG Cookie. Jakoś niedługo po jego premierze. Ekran oporowy, wysuwany rysik, można szpanować. Do dzisiaj jestem gadżeciarą i w, uwielbiam Nowe technologie. Tamten telefon naprawdę uwielbiałam, bardzo o niego dbałam, a wszystkie poprzednie telefony traktowałam po macoszemu. Poza tym większość była z drugiej ręki, po starszej siostrze, na przykład, albo po ciotce. Ze dwa e, miałam od nowości tylko. Każdy jednak kończył źle w moich rękach, albo porysowany w opór, albo zepsuty ekran, albo zgubiony. Wtedy byłam roztrzypanym dzieckiem i ciągle wszystko gubiłam. Za to moje ciasteczkowe po trzech latach używania nie było nawet porysowane. Mam z nim same pozytywne skojarzenia. Uwielbiam go. Ale do rzeczy. Po zakupie wyjąłam go z pudełka jeszcze w samochodzie w drodze, do w drodze ze sklepu. Włączyłam, wpisałam pin, poustawiałam wszystko, bawiłam się całą drogę jakieś 20 minut, zablokowałam dopiero po przyjeździe do domu, później już w moim pokoju go odblokowałam. Stałam dokładnie w tym samym pokoju, co w moim wcześniejszym fleszu. Ta sama animacja i też paznokciem. Oporowe, oporowe najwygodniej mi się tak obsługiwało. Trochę mnie wtedy dziwne uczucie ogarnęło. Kolejny flash był całkiem niedawno. Leżę w szpitalu, a nigdy wcześniej nie spędziłam w szpitalu ani jednej nocy. Nie licząc dni, kiedy się urodziłam oczywiście. Faktycznie jakiś czas później zdiagnozowano u mnie pewnego intruza do operacyjnego usunięcia. Kolejny fakt o mnie. W liceum byłam bardzo nieszczęśliwa uczuciowo. Podkochiwałam się co chwilę w jakimś chłopaku. To były bardzo silne zauroczenia, motyle w brzuchu, miękkie kolana, masakra, co te hormony robią z człowiekiem. Niestety, wszelkie próby umawiania się na jakąś rozmowę czy kino nie wychodziły od nie byli mną zainteresowani, a ja naprawdę czułam się strasznie samotna. To nie było na zasadzie koleżanki mają chłopaków, to ja też chcę, bo szczerze mówiąc moje bliższe przyjaciółki też się wcześniej z nikim nie spotykały. Kiedyś, i pamiętam to do dziś, jechałam autobusem ze szkoły, siedziałam przy oknie, padał deszcz, było mi smutno i byłam zła na cały świat za tę samotność, którą czuję i postanowiłam się zwrócić do, jak ja to ujmę, istot. Czy to są anioły, czy inne byty astralne, no co kto lubi. Interesowałam się wtedy taką tematyką i Przeczytałam, że jeżeli się do nich zwróci z intensywną prośbą, taką w głębi serca, to one zdecydują, czy w tym pomóc. Jeśli tak, to poczuję się taki stan duchowego uniesienia. Pamiętam, o co poprosiłam. W głowie oczywiście nie byłam aż taka dziwna, żeby gadać do siebie w autobusie, w pełnym ludzi. Proszę Was, żeby moja, pierwsza miłość, żeby moja pierwsza miłość była tą jedyną i do śmierci. Nieważne, kiedy ja poczekam. Udało się. Poczułam to uniesienie i to sprawiło, że przestałam tak mocno odczuwać samotność, bo wiedziałam, że w końcu spotkam swoją miłość. Na początku studiów spodobał mi się jeden chłopak z roku. Dajmy mu na imię Michał. Przestalkowałam, jak to na introwertycznego klipa przystało, jego profil na fejsie, żeby zobaczyć, czym się interesuje. Nalazłam wspólny temat i od czasu do czasu go zagadywałam. Na ile moja nieśmiałość na to pozwalała? W końcu zaczęliśmy sobie pisać na Facebooku. Bardzo dużo. Rozmowy się kleiły, byłam przeszczęśliwa. Poszliśmy nawet na coś w rodzaju randki. Ja zaprosiłam na pizzę i piwo. Przegląda... Przegadaliśmy cały wieczór. Wróciłam na stację i tym razem nie prosiłam o nic moich istot, tylko zapytałam je, czy będziemy razem. Z tego, co poczułam, wywnioskowałam, że tak, ale później coś poszło nie tak. Przestał się odzywać, nie przychodził na zajęcia, nie wiedziałam, co się dzieje. Poczułam się znowu odrzucona i zła na niego. Nie próbowałam dalej drążyć. Byłam też zła na istoty, bo mnie oszukały i w złości przekazałam im, że odwołuję moją wcześniejszą prośbę. Już to nie wierzę. Dajcie mi spokój. Michał oblał pierwszy semestr i zrezygnował ze studiów. Później jakoś tak wyszło, że wpakowałam się z desperac w desperacji w toksyczny związek z pewnym draniem. W skrócie, najpierw było miło, cudownie, a później powoli stopniowo mną manipulował, odcinał od rodziny i znajomych. Ale ja, może jestem delikatna uczuciowo e, i łatwo mnie zranić, ale charakter to mam silny. I usunęłam drania zaledwie po kilku miesiącach ze swojego życia. Za to rozumiem, jak to działa. Osoby z mniej upartym charakterem mogą się wpakować w taką chorą relację na lata. Czy żałuję tego związku? Nie bardzo. Pokazał mi, czego w życiu zdecydowanie nie chcę i na co uważać w przyszłości. Nadszedł kolejny rok studiów i spotkałam znów Michała. Bardziej zobaczyłam z daleka, jak wyszłam z uczelni. Wrócił na ten sam kierunek jeszcze raz. Jedno spojrzenie wystarczało, żebym tego dnia pomyliła autobus. Później, próbując wrócić, wsiadłam w tramwaj. Nie w tym kierunku, zamiast. Nie w tym kierunku, i zamiast wrócić w 20 minut na stację, wracałam ponad godzinę. Jak jakaś głupia, zakochana nastolatka. Napisałam do niego, spotkaliśmy się, okazało się, że wtedy, gdy przestał się odzywać, miał koszmarnego doła. Nie dawał rady na studiach, wrócił do swojego miasta i wstydził się swojej sytuacji, dlatego nie odpisywał. Dzisiaj jesteśmy małżeństwem. Gdzieś w międzyczasie przeprosiłem istoty i one tak jakby przekazały mi, że pierwszy związek to była nauczka za moje zachowanie. Często się z istotami komunikuję w różnych mniej lub bardziej ważnych sprawach. Nie zawsze dostaję odpowiedź, ale jeśli ją dostaję, to wiem, że mi pomogą. Czuję, że nie mogę tego nadużywać, więc nie kombinuję z rzeczami typu: "Ej, to może podacie mi numery totolotka?". Zwykle chodzi tylko o jakieś ważne wskazówki życiowe. Czasami tak po prostu z nimi rozmawiam, kiedy mi źle. Uff, to temat astralnych istot za nami. Tak naprawdę to myślę, że te istoty nie istnieją, że są raczej punktem gdzieś we mnie, który pozwala mi troszkę wpływać na rzeczywistość. To teraz kolejny fakt o mnie. Prawdopodobnie, tutaj dalej mój sceptycyzm wychodzi, wierzę w energię, karmę czy inną siłę otaczającą wszystko, co istnieje. Zarówno tutaj na Ziemi, jak i w całym kosmosie. Odkąd, odkąd pamiętam, składam się z trzech takich, jakby osobowości. Jedna jest niesamowicie dobra, empatyczna, silna, związana z naturą. Jak byłam dzieckiem, i pozwalałam sama sobie być czasami w pełni nią, to rozmawiałam z drzewami, roślinami, żywiołami i tym podobnymi siłami natury. Czułam z nimi silną więź, a mieszkałam na wsi, więc miałam do nich dobry dostęp. To właśnie sprawiło, że w podstawówce uważano mnie za dziwadło. Dzisiaj bardzo ciągnie mnie do rodzimowierców. Możliwe, że kiedyś dołączę do tej wspólnoty. Kiedy dłuższy czas nie mam kontaktu z naturą, ta dobra osobowość nieco słabnie. Szczególnie czuję więź z wiatrem i wodą. Uwielbiam siedzieć nad rzeką i patrzeć, jak płynie, wręcz chłonę z niej energię. Druga osobowość to niestety psychopatka, serio, ona potrafi yy, wyłączać sumienie, ale nie jest w głębi zła, jest taką jakby dziką siłą, nienawidzi wszystkich ludzi równo, tych co są podli, bezmyślni za to, że tacy są, a tych teoretycznie dobrych za to, że pozwolili tym złym zniszczyć planetę, prowadzić wojnę i tym podobne. Szczególnie nienawidzi tych, którzy mnie skrzywdzili, ma ochotę mścić się za wszystko, włącza się, kiedy jestem w bardzo złym stanie, również jej na to pozwalam niestety, ale nigdy nie pozwala mi zrobić czegoś głupiego. Trzecia osobowość to ja, a w zasadzie to raczej na tyle osobowość, co balans między tymi dwiema. Kontroluję mniej lub bardziej, e, bardziej która osobowość ma przeważać. A że nie jestem idealna, to nie potrafię tak do końca złapać równowagi. Ale może tak ma być, ta jedna strona jest zbyt czuła na zło, a druga jest na nie wkurzona. To mi pozwala jakoś przetrwać różne sytuacje. Nie potrafię tego dokładnie wyjaśnić. Czasami, jak widzę gdzieś w wiadomościach, jak ludzie krzywdzą się nawzajem, jak z nimi czyli ziemię, jak bardzo podłym jesteśmy gatunkiem, pozwalam jednej z nich przejąć kontrolę i potrafię wtedy albo płakać z bezsilności, albo wyzwolić ogromną nienawiść i chęć zemsty. To mnie trochę wycisza i uspokaja. Okej, okay, to wiemy już, że jestem chyba dobrym materiałem do zakładu bez klamek. A tak poważnie to leczę się już, ale na zaburzenia lękowe. Zupełnie inna historia, życie trochę dało mi w kość. Jeszcze w innej kwestii reinkarnacyjno-paranormalnej to w moim domu rodzinnym trochę straszyło. Jako dziecko, mam takie przebłyski w pamięci, Prawdopodobnie widziałam więcej niż dorośli, bo miałam takie różne sposoby, jak sobie radzić z tymi złymi duchami. Bardzo słabo to pamiętam, ale wiem, że na przykład spałam zawsze z zapaloną małą lampką, bo wtedy oni nie przychodzili do łóżka. I to było dla mnie totalnie normalnie. Zapytałam o to kiedyś mamę, to stwierdziła, że miałam wtedy wybujałą wyobraźnię. Dobrze pamiętam rękę z szafy z naprzeciwko łóżka. Przerażała mnie, Byłam w białej, była w białej rękawiczce albo była trupa blada. Pamiętam wtedy, gdy ją widziałam, byłam sparaliżowana strachem. Dlatego przed spaniem zawsze zamykałam szafę kluczem. Stara meblościanka z zamykanymi szafami. Jak o tym zapomniałam i ręka zaczynała wystawać, wołałam mamę, żeby zamknęła szafę. Ona nie widziała tej ręki, ale nie drążyła tematu. Było jeszcze kilka takich rzeczy, ale niestety moja pamięć nie jest w stanie ich już sobie przypomnieć. Wiem tylko, że dotyczyło to różnych miejsc w domu. Później tak, jakby z tego wyrosłam i przestałam to widzieć. W międzyczasie dostałam też psa. Zwykle spał na korytarzu, na swoim legowisku. Nieważne, czy wiedziałam, że śpi, czy nie, zwalałam na niego winę za jakieś dziwne dźwięki w domu. Nad moim łóżkiem w nocy ciągle coś delikatnie pukało, kiedy kładłam się spać. Dokładnie nad łóżkiem, bo jak wstawałam, to było słychać z tamtego miejsca, jak przemowywaliśmy pokój i łóżko znalazło się na drugiej stronie. To to stukanie było jeszcze kilka dni, gdzie wcześniej, a później przenosiło się znów nad łóżko. Po latach jeszcze się dowiedziałam, że na strychu mojego domu pewien członek rodziny niestety postanowił zakończyć swoje życie. To pewnie też wiele wyjaśnia. Ogólnie nie boję się duchów czy innych paranormalnych zjawisk. Czuję, że jestem starą duszą, która ma za sobą trochę, ma za sobą trochę reinkarnacji, i po prostu one mogą, nie mogą mnie skrzywdzić. Poza tym mam pogląd, że to nie są faktycznie dusze tych osób, tylko energia, która się skumulowała w wyniku ich tragedii, traum i emocji. Ona zostaje i daje czasem o sobie znać. Jestem tak, jakby silniejsza od nich, ta dobra. Widzę w każdym człowieka, jak słucham o historiach kryminalnych, o tych wszystkich potworach, kryminalistach, to nigdy nie uznaję ich za potwory. Zawsze się zastanawiam, co stało się w ich życiu, żeby podjęli takie złe decyzje. Jestem pod tym względem bardzo empatyczna. Nie popieram oczywiście ich wyborów, ale staram się ich zrozumieć. Myślę, że powinni odpokutować swoje, ale tutaj na ziemi. Mam wrażenie, że inaczej nie będą w stanie pójść dalej w kolejnych wcieleniach. Będą popełniać te same błędy. Może każdy z nas kiedyś był w takim wcieleniu, a może wręcz wszyscy jesteśmy tą samą osobą przeżywającą inne etapy swojej reinkarnacji? Jeśli chodzi o duchy, to do mojej mamy i ciotki zwykle przychodzą we śnie bliskie osoby, kiedy umierają. Nawet jeśli oni nie wiedzą jeszcze, że te osoby umarły. Ot, chyba lubią się z nimi pożegnać. Ze mną to się tylko jedna osoba tak pożegnała kiedyś i to było już po tym, jak się dowiedziałam. Ale w sumie nie przeżyłam jeszcze zbyt wielu śmierci moich bliskich. Jesteś w tym momencie pierwszą osobą, która dowiedziała się o tym wszystkim. Mąż wie bardzo dużo, ale jednak nie o wszystkim potrafię rozmawiać. Pisanie jest łatwiejsze. Pozdrawiam gorąco. Ja również pozdrawiam i dziękuję za podzielenie się swoją historią, która moim zdaniem była bardzo interesująca. Część przemyśleń zostawiłam dla siebie, żeby, żeby po prostu myślę, że mogą być mniej lub bardziej prywatne, dlatego troszeczkę zmodyfikowałam ten tekst. Ale muszę przyznać, że mamy bardzo, ale to bardzo podobne poglądy, jeżeli chodzi o reinkarnację, o to, jak wygląda życie, jak wygląda świat. Oczywiście zarówno ja, jak i autorka historii możemy być w błędzie, ale przyznam szczerze, że, że, że ta historia jest troszeczkę dopełnieniem tego, co sama chciałam powiedzieć, ponieważ sama kiedyś chciałam nagrać podcast o reinkarnacji, o tym, jakie tam ludzie mają przypadki z tym związane. Więc bardzo się cieszę, że dostałam takiego, a nie innego. Maila, ponieważ to jest autentyczna historia, no historia czyichś odczuć na temat reinkarnacji, na temat tego, że być może faktycznie coś takiego istnieje. Więc moi drodzy, jeżeli też macie podobne historie, które mogłyby wyjaśniać albo potwierdzać waszą myśl, albo nie myśl, że reinkarnacja istnieje lub nie istnieje, to możecie się nimi jak najbardziej dzielić. Co do osób, o których sama tworzę podcasty, to przyznam szczerze, że w większości też nie czuję żadnej złości. Staram się zrozumieć, dlaczego zrobili to, co zrobili, kim byli w przeszłości, dlatego niektórzy twierdzą, że zanudzą, kiedy tak mówię o ich dzieciństwie i o tym, co tam się etapami z nimi działo, ale myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. I przyznam szczerze, że bardzo podoba mi się taki wątek psychologiczny, ponieważ zdaje sobie z tego sprawę, że ludzie piszący do mnie maile, mają różne sytuacje życiowe, mają swoje własne historie, każdy z nas ma swoją własną historię. I często przy czytaniu maili, czytam coś w rodzaju jest mi lżej, że mogłam albo mogłem się podzielić tą historią. Jeżeli faktycznie tak jest, to naprawdę jest mi ogromnie miło i cieszę się, że niektóre osoby mogą wyrzucić z siebie jakieś negatywne myśli, wspomnienia. Oczywiście takie maile też przyjmuję, nawet gdybyście chcieli sobie ponarzekać na, na cały świat. Możemy sobie porozmawiać i ponarzekać wspólnie. No cóż, moi kochani, przechodzimy do historii numer dwa. Hej, kochana duszyczko, gdy tak do ciebie piszę, jestem świeżo po kolejnym incydencie związanym z moim zmarłym dziadkiem. Ale do sedna. Wychowałam się z babcią i dziadkiem, zawsze byłam z nimi ogromnie zżyta. Mój dziadek zachorował na raka, później dostał przerzuty i choroba bardzo szybko się rozwinęła. Po czterech latach życia mój dziadek odszedł, ale pierwsza historia miała miejsce, gdy był jeszcze z nami. Co prawda, w stanie agonalnym, ale był. Mianowicie doszło do ostatniego namaszczenia. Dziadek po wizycie księdza jednak wstał i stanowczym głosem poinformował wszystkim, żeby pomóc mu wziąć, wsiąść na wózek i wyprowadzić na spacer. Dziadek poruszał się na nim, bo przez chorobę miał ogromne, ogromnie spuchnięte nogi. Po powrocie ze spaceru momentalnie jego stan się pogorszył. Powiedział też coś, co na długo utknęło mi w pamięci. Oni tam wszyscy są, czekają na mnie. Minęło kilka dni, a ja z chęcią odpoczynku psychicznego i poniekąd fizycznego też postanowiłam wrócić na jedną noc do swojego mieszkania. Wróciłam, przebrałam się, wykąpałam i położyłam do łóżka z nadzieją, że prześpię spokojnie całą noc, aby rano znów pojechać do rodzinnego domu, do babci, mamy, ciotek, pomóc przy dziadku. Nic bardziej milnego. Włączyłam telewizor, się, położyłam się wygodnie w łóżku, a on po prostu zgasnął. Włączyłam go ponownie, myślę sobie: no, okej, okay, zdarza się, telewizory gasną. Sąd, siedząc w pokoju, mikrofala w kuchni sama się włączyła, a telewizor po raz kolejny wyłączył. Wybiegłam z mieszkania jak poparzona i pojechałam do dziadka. Dwie godziny po moim powrocie tam dziadek odszedł. Od razu skojarzyłam to z sytuacją z mieszkania. Ale czy dziadek będąc jeszcze w tym świecie mógł wysłać mi jakieś znaki, żebym wróciła? Bo na przykład chce się pożegnać? To dopiero początek tej historii, bo już po stypie, która była wprawdzie w domu, bo, tak była, bo taka była ostatnia wola dziadka, talerz, który stał na blacie w kuchni spadł. Później moja ciocia zauważyła cieni, tak jakby przechodził przez korytarz prowadzący do kotłowni, Dziadek zmarł w lutym, a w, pier... a w pierwsze święta wielkanocne po jego odejściu, siedząc z babcią i z mamą w kotłowni, gdzie paliłyśmy papierosy, w pewnym momencie poczułam zapach wody kolońskiej dziadka. Nie był to mój wymysł, bo, poczuło... bo poczułyśmy go wszystkie. Od śmierci dziadka miałam wiele takich incydentów, a to widziałam dosłownie jego, na jego ulubionym krześle w kuchni, a to słyszałam jakieś dziwne kroki czy a to moja siostra, która ma niecałe trzy latka, która mówiła, Dziadzia tu je, a nigdy go nie poznała, bo dziadek zmarł w 2017 roku, a ona urodziła się w 2018. Sytuacja mnie lub bardziej przerażająca. Ostatnia miała miejsce dziś w nocy o trzeciej. Przebudziłam się z. Zdziwiona trochę, że lampka się nie świeci, bo byłam pewna, że zostawiłam ją zapaloną. Zdziwiłam się zachowaniem mojego psa, który ochoczo przyglądał się w jakiś punkt przez uchylone drzwi. Uchyliłam je jeszcze bardziej i jak Boga kocham, zobaczyłam tam postać dziadka. Szybko zapaliłam światło, a postać zniknęła. Wiem, że dziadek nie przychodzi ze złymi zamiarami, ale mimo to dalej mnie to przeraża. Gdy to wszystko pisze jest 4:30. Musiałam się czymś zająć, aby przetrwać ten moment, w którym na dworze zrobiło się jasno. Długo zbierałam się z pisaniem wiadomości do ciebie, aż w końcu dziś to uczyniłam. I powiem ci, że jest mi jakoś lżej na sercu. Ściskam mocno, trzymajcie się cieplutko. Bardzo dziękuję za podzielenie się swoją historią. Pozdrawiam i również cieplutko ściskam. Muszę przyznać, że były już podobne historie, ale chyba pierwszy raz na tym kanale pojawia się historia, gdzie ktoś autentycznie widział postać osoby, która odeszła. No, może przesadzam z tym, że pierwszy raz, ale w bardzo rzadkich przypadkach to się zdarza. Najprawdopodobniej albo autorka ma tak silne zdolności parapsychologiczne, albo dziadek, dusza dziadka właściwie jest na bardzo wysokim poziomie. Lub w gorszej wersji jakiś zły byt się może podszywać, ale myślę, że nie w tym przypadku. Ogólnie ostrzegam na to, że często jeżeli chodzi o jakieś takie wizje z osobami bliskimi, no, zdarza się, że wcale te bliskie osoby nie są, tylko ktoś próbuje zyskać nasze zaufanie. Moi drodzy, jeszcze jedna ostatnia, krótka historia, ponieważ naprawdę jest ich sporo, tylko że w większości są to takie krótkie historie, jakieś wasze anegdotki z życia, które też są bardzo ciekawe. I przyznam szczerze, że, że może kiedyś zrobimy takie historie widzów właśnie z tych takich mniejszych historyjek. no ale teraz na sam koniec ostatnia historia numer 3. Kochana duszyczko, dziękuję za odpowiedź w ostatnim odcinku na mojego maila. Przyznam, że uspokoiłaś mnie. Dziś przychodzę z paroma historiami mojej mamy i babci. Zacznę od historii mamy. Kilkanaście lat temu pracowała ona w szpitalu na bloku operacyjnym. Asystowała i podawała narzędzia przy wielu operacjach. Podczas jednej z nich niestety pewna pacjentka odeszła. Ta operacja miała miejsce podczas nocnego dyżuru, a więc cały personel po dokończeniu procedur i ochłonięciu poszedł spać. Mamita miała sen, że zbiega piętro niżej do, koleżanki pie do koleżanek pielęgniarek. Pyta ich o tę pacjentkę, a następnie coś krzyczy – Zbiega na dół po schodach i nagle przez okno na półpiętrze widzi tę pacjentkę, która jakby odpłynęła w ciemność. Wtedy moja mama obudziła się w łóżku w swojej dyżurce. Rano koleżanki z domu pytały jej, czemu przyszła do nich w nocy i czy wszystko w porządku. Później nic więcej już w tej sprawie się nie działo. Myślę, że było to coś w rodzaju półsnu, jakiegoś snu na jawie i mama po prostu zobaczyła, jak dusza tej kobiety odbywa swoją ostatnią wędrówkę. Jakby się zastanowić, to cholernie intymne doświadczenie. Jeżeli takie rzeczy rzeczywiście mają miejsce, to może jest to jednak takie pocieszenie, że wcale nie jesteśmy sami w obliczu naszej śmierci i te światy łączy naprawdę cieniutka granica. Jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o tej historii. Trzymaj się, kochana, pozdrawiam i przesyłam dużo energii dla wszystkich. I tak jak mówiłam, jest to historia bardzo, ale to bardzo krótka, jednak zwraca ona uwagę na dość ważny element, jakim jest ten moment odejścia, bo teoretycznie tego nie widzimy, mówi się różne rzeczy na ten temat, na przykład w momencie, kiedy mamy osobę chorą, która już niestety jest na końcu swojej drogi, aby w żadnym wypadku jej nie mówić. Jak my sobie poradzimy bez Ciebie albo nie zostawiaj nas, ponieważ to może sprawić, że dusza zostanie na tym świecie, będąc przywiązana do nas i mając poczucie obowiązku, żeby nad kimś czuwać. Natomiast nawet w filmach można zobaczyć, jak często mówi się idź w stronę światła. I jest to prawdopodobnie przynajmniej tak, tak jak miałam okazję przeczytać, i tak też jak ja sama myślę. Jest to nawiązanie do tego przejścia. Niektórzy mówią, że widzą jakiś tunel, coś, co, co jest właśnie przejściem na drugą stronę, i być może faktycznie mama naszej bohaterki miała okazję widzieć, uczestniczyć w takim przejściu, widzieć, jak ktoś przechodzi na drugą stronę. Czasami też można przeczytać takie przypadki, jak ktoś miał śmierć kliniczną. I mówi o tym, co widział. I zazwyczaj jest tak, że osoby widzą to, w co wierzą, co jest dosyć ciekawe, ponieważ można znaleźć e, informacje na, na forach chrześcijańskich albo na... W forach buddyjskich, ogólnie na różnych stronach internetowych, w różnych książkach, bo też miałam okazję. E, Księga Tajemnic to się nazywało. Dokładnie tak, miałam okazję czytać taką książkę, gdzie, równie, gdzie również ludzie opisywali swoje przeżycia, to co niby widzieli po tej drugiej stronie. Znaczy, ja mówię tak niby, ponieważ jest pewna teoria, która głosi, że tak naprawdę będąc w takim. P pół odejściu, no bo jednak te osoby wróciły, miały okazję powiedzieć, co widziałem, to tak naprawdę widzimy w to, co wierzymy. Więc jeżeli jest osoba, która gorliwie wierzy, na przykład w anioły, albo w to, że spotka świętego Piotra u Bram, to faktycznie może mieć taką wizję, może coś takiego zobaczyć. Później ta osoba się budzi i mówi, że faktycznie miała rację. No i niewykluczone, że miała rację, chociaż z drugiej strony pojawia się kolejna osoba, która na przykład wierzyła w reinkarnację i może powiedzieć, że, że miała spotkanie z przy przewodnikiem duchowym, który je już robił plan na następne wcielenie. Myślę, że to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ od lat nurtuje nas to, co tak naprawdę jest po tej drugiej stronie, czy jest jakaś druga strona? No bo każdy ma jakąś inną wizję, jakąś inną teorię na to. E, dlatego też, moi drodzy, dla osób, które dotrwały do końca, a mianowicie do tego momentu dzisiejszym, hasłem to, to nie jest zwykłe hasło. Jestem ciekawa po prostu, e, co waszym zdaniem jest po drugiej stronie. Możecie to napisać jednym słowem, jakimś zdaniem, jakimś skojarzeniem. Jestem bardzo ciekawa waszej wizji i tego właściwie e, osoby o jakich wierzeniach, o jakich Oglądach mnie tutaj słuchają. Tak więc przyznam szczerze, że dzisiaj było krótko, chociaż porozmawialiśmy sobie o reinkarnacji w dużej mierze. Mam nadzieję, że za tydzień uda mi się przygotować historię na, na podstawie filmu Obecność. Tutaj jeszcze typu nie, nie mówię na razie z imionami i nazwiskami, e, ponieważ nie chcę, abyście sobie googlowali. Nie no, żartuję oczywiście, jeżeli chcecie sobie wygooglować, to wygooglujcie, ale e, no, no, chciałabym się bardziej przygotować, żeby całą historię opowiedzieć, bo już od jakiegoś czasu e, miałam taki zamiar. E, tak więc do usłyszenia za tydzień. Zapraszam Was standardowo do dołączenia do grupy na Facebooku. Link znajduje się w opisie. Jeżeli chcecie, to zapraszam też na Instagrama i do usłyszenia.